W notowaniu festopki LSS o numerze 800 plus 52 plac lidera objął szlagier Fantazja. Przygoda cię tam przyciąga. Ja, to teraz się luknymy na skrót całości festopki, finał 800 plus 52. Dziesiątka to Lawa i Arkadia Bentley. Na dziewiątce Siła w nas, Kobiet na walizkach. 8 to Alois i Grzegorz Poloczek. 7 Bernadetta Kowalsko z całego serca. 6 Witamina Band, Kochaj, całuj, przytul. Szlagier na 5 Carlos Idealny i Krzysztof Pietrek. Na 4 Zakochany w tobie, Tomasz Gołowacz. Plac z numerem 3 Tulipany z Amsterdamu, Aneta i Norbert. Na 2 Jesteś jak wiosna i Dawid Janiak. A w finale o numerze 800 plus 52 na fotelu lidera nastąpiła zmiana. 2K 23% poparcia i taką właśnie oglądalność na playliście Festopka LSS 2024 osiągnął szlager Fantazja, Bożena Mielnik. Statystyki oglądalności do Festopki pamiętajcie, że pobieramy co tydzień i tu dajcie pozór, bo robimy to tylko i wyłącznie, albo z playlisty, która nazywa się Festopka LSS 2024 propozycje. No i tu jest rzecz prosta, wy oglądacie teledyski, im częściej to robicie, dany teledysk oglądacie, tym wyżej on w naszej notowaniu i wtedy pną się po prostu te utwory do góry. Dla siebie mam i o dobrze życza wą, niech słonko świeci nom. Przepis na lato tyż głową smą, na urlop nigdy nie jedź są. Przepis na lato tu głową smą, razem wybierzmy się nad morze czy do gór. Przepis na lato tyż głową smą, zamknij chałupa, ruszaj stąd. Spiewnice bierą koło i jest im tak wesoło. Kalorii chcą dziś ciepnąć tysiąc, może nawet trzy. Za nimi na motliku, po lekku i bez krzyku, nad woda biera deka i prowiantu na pięć dni. Jak piosek głodnej żały, do wody się dobrały i teraz mnie wołają, chodź tu do nos pluskać się. Ja za to z boku w cieniu mam swój mały, piwny świat. Uśmiecham się i do nich wołą tak. Przepis na lato dla siebie mam i o dobrze życza wą, niech słonko świeci nom. Przepis na lato tyż głową smą, na urlop nigdy nie jedź są. Przepis na lato tu głową smą, razem wybierzmy się na morze czy do gór. Przepis na lato tyż głową smą, zamknij chałupa, ruszaj stąd. Tuż leża i se marza, i ruszyć się nie waża, a w myślach robia wszystko to, co robić może hop. Z kumplami pograć bala, na wędkach jeździć ala, a one mi go dają, jutro w góry mamy skok. A jak już przyszło rano, to było wielkie halo, bo zamiast taszczyć rucksack, to kolejką wybrał się. Jak do mnie wyszły na wierzch, wyglądały chowy wrak, uśmiechnął się i do nich powiedział tak. Przepis na lato dla siebie mam i o dobrze życza wą, niech słonko świeci nom. Przepis na lato tyż głową smą, na urlop nigdy nie jedź są. Przepis na lato tu głową smą, razem wybierzmy się na morze czy do gór. Przepis na lato tyż głową smą, zamknij chałupa, ruszaj stąd. Po wszystkich tych podwojach wieczorno przyszła pora i wuszty nad ogniskiem mocno już smażyły się. I leżę se w hamaku, popiją se do smaku i myśla jest spokojnie, dziś o nic nie ruszy mnie. I o czym tu nie wierza, ciśnienie zaraz zmierza, a łonne wszystkie w pieckach przed żadłami mi zdrzą się. I ciągną mnie na disco, jakby to był całki świat. Obrócił do nich się i powiedział tak. Przepis na lato dla siebie mą i o dobrze życza wą,
niech słonko świeci nom. Przepis na lato też głową smą, na urlop nigdy nie jedź są. Przepis na lato tu glono smą, razem wybierzmy się na morze czy do gór. Przepis na lato też głową smą, zamknij chałupa, ruszaj stąd. Przepis na lato do siebie mą, jo dobrze życza wą, niech słonko świeci mną. Przepis na lato tyż nowo sną, na urlop nigdy nie jedź są. Przepis na lato tu glono sną, razem wybierzmy się na morze czy do gór. Przepis na lato tyż nowo sną, zamknij chałupa, ruszaj stąd. Zamknij chałupa, ruszaj stąd. Zamknij chałupa, ruszaj stąd. Dajcie suba na kanał szlagierowo.pl, kliknijcie kciuk do góry, wyrażając swoje poparcie dla mojej twórczości. Kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie, Zbyszek Karpowicz. A już za chwilę nasz gość w szlagierowym studiu w Katowicach pojawi się. Hop idealny, który to zdradzi, jaki jest jego przepis na lato. Śmiało, można klaskać. Mówisz, że znajomych tylu masz, lecz za ekranem kryjesz swoją twarz. Jak myślisz, który z nich pomoże ci w realnym życiu otrze łzy? Tak wiele już na fejsie dziś polubiłeś zdjęć, lecz kto jest na tych zdjęciach, ty tego nie wiesz, nie. Bo w wirtualnym świecie jest tylko zwykła gra, w niej znikamy ty i ja. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. Tam za oknem życie trwa, tam spotkać się możemy ty i ja. Jak długo chcesz nie swoje ścigać sny, tak naprawdę to nie ty. Bo kawy przez internet nie możesz napić się i ciastka przez telefon nie zdołasz przecież zjeść. Te wszystkie piękne zdjęcia wciąż oszukują nas, kradną nasz bezcenny czas. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. Wszyscy. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. No to wszyscy rączki w górze i klaszczymy je. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. Kochani, oglądajcie mój teledysk.
Carlos Idealny. Uwaga, tylko i wyłącznie z playlisty o nazwie Fest Topka LSS 2024 propozycje. Państwo częściej oglądając ten teledysk, tym wyżej pnę się do góry. Statystyki oglądalności teledysku do Fest Topki LSS liczą się co tydzień. Tylko i wyłącznie z tej playlisty. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, Krzysiu Pietrek. No to czas i pora już, żeby przywitać naszego szlagierowego gościa. W studiu pojawił się Krzysztof Pietrek. Witam cię, Krzysiu. Witam cię, Sebastianie. Witam państwa. Fajnie, że możemy się trefić. Krzysiu, za oknami durź gorko, durź hica, hica nie? To, durź jest hica. Klima familoku? Wiesz co, w mojej familii, obok co mu jest taki familok, to nie wiem, czy tam mają klimo, ale no stop, okna otwarte są. Aha, czyli taką naturalną. Naturalną. Przeciąg. Przeciąg, ja. A przeciągi nie są dobre, bo to potem i uszka zawieje i coś. No a jakieś twoje takie sposoby na te gorkie lato, jak się schłodzić? Wiesz co, ja mam właśnie zawsze w piwnicy bardzo chłodno, także jak jest tak fest ciepło, to ciebie to nie mam to ja sprzątam piwnica, tam sobie układą wszystko. Na zima. Kartofle czyści. Ja pucuję te kartofle. Wągel się na takie kwadraty kleje. Ja. Układu mniejszy, no, wiesz, na, większy osobno. Także. Na poniedziałek większy. Ale to jest jeszcze fajnie, jak się ta piwnica ma, bo nie wszyscy te piwnice tak, teraz no, mają. Teraz nowe budownictwa nie mają. Nie A mają. W tej piwnicy jednak ten chód jest. Tylko, nie? Że wiesz, w tych nowych budownictwach jest tak, że już mają wszędzie klimatyzację poza korzeniem. Kto Boga temu zabrał? No właśnie. Dobrze, Krzysiu, ale to skoro jest gorko, skoro jest lato, to jakieś weekendowe, jest w ogóle teraz czas na taki weekendowy wypoczynek? Mało, ale jak jest jakiś tam jeden dzień, dwa dni, to zawsze korzystam i zawsze gdzieś jadę z żoną. No właśnie, bo wiem, że zawsze to takie egzotyczne rzeczy, nie? Madagaskar. Nie? Rodos, przeważnie Rodos. Rodos, aha, ja. Rodos. W piekarach albo kaś. Żeby wszyscy wiedzieli, robotnicze ogródki ogrodzone siatką. To są, ja. Tak. Jeszcze nazwa można rozwinąć, że to są obok Sosnowca, ale to twoje nie są obok Sosnowca. Nie, moje nie. Tam były za drogie. Także. Czyli preferujesz działeczka, ale tak działeczka. Aktywna działeczka, czyli że z kosiarką czy coś, czy jednak tak, grillowanie? Tak, jakieś kwiatuszki. Na początku fajne grillowanie, przepraszam, nie grillowanie, tylko wiesz, ładnie tam kwiatuszki podlać, fajnie wszystko porobić, fajnie traweczka, fajnie skosić. I potem na finał. Potem sobie siąść i właśnie grilleczka zrobić i popatrzeć na to wszystko, jak to ładnie wszystko zrobione. Kwitnie i się cieszy. Wiesz. Czyli jeżdżesz jednym słowem szczęśliwy, jak ten czas w weekend jest. Tak. Mamy to samo. Dobra, Krzysiu Pietrek moim waszym gościem. Za chwilę kolejne pytania, wy zostańcie z nami. Ty zmieniłaś mój świat. Ty niezwykła jak kwiat. Krzysiu, no to teraz trochę o muzyce, bo to spotkanie głównie ma też muzyki dotyczyć. Za tobą już dwa wydane albumy, ten pierwszy debiutancki, rok 2021 i Spełnić marzenie, 2023 wygrany los. Wygrany. Tak. 30 utworów, czyli już jest w czym wybierać. Tak. Jakby te tytuły tak wziąć się połączyć, czyli marzenia się spełniły, los już wygrany? Marzenia się spełniają, tak powoli, bo to wiadomo, że do tych marzeń się zawsze dąży. No, cały czas praktycznie człowiek marzy i dąży, żeby te marzenia spełnić. A wygrany los to już tak pomalutku jest, że no, dla mnie wygranym losem jest muzyka. Że to się udaje, że ludziom się podobają te piosenki, to jest najważniejsze dla mnie. Czyli jednym słowem idzie śmiało to też podsumować, bo ludzie jak często się zapyta o to, czy co by chcieli, to szóstka w totka, a jak się ich pytasz, czy grają, to odpowiedź jest, że nie grają. Ty zaczął grać z tym losem. Ja zaczął grać, tak. To zresztą widać na okładce drugiej płyty, bo tam jest pokazane właśnie, jak jest tym losem, tym żongluję. Żonglowanie z losem, ciekawy sposób. Także se to wszystko poukładał w głowie, także se to wszystko tak. Zaplanował i tak się dzieje, tak, jak powinno? Pomału, tak. No nie zawsze do końca, ale staram się, żeby dążyć do tych planów, które tam gdzieś w głowie mi się układają i powoli je po prostu spełniać. A powiedz mi, w myśl układania realizować. Tych planów pojawiają się jakieś nowe? Tak, zawsze. Czyli co, trzecia płyta już? Już można powiedzieć, że jest 80% na ukończeniu. No, proszę. 80% ukończonej trzeciej płyty. Z losem prawie wygrał Krzysiu Pietrek. Kolejne pytania, ja mam narychtowane. Ciekawe, co powie. Tyle dni, tyle marzeń, wciąż spełniają nam się sny. Nawet jeśli czasem z oczu płyną łzy.
Kontynuujmy jeszcze troszkę ten temat, Krzysiu, tego wygranego losu i tych spełnienia tych marzeń. Czy takim założeniem w tym wszystkim było to, że będzie tych koncertów naprawdę dużo, nie wiem, 100 rocznie? 100 to jest marzenie każdego wykonawcy, żeby było jak najwięcej koncertów. No, człowiek się starał, żeby te marzenia spełniać, no ale to no, jest dobrze, ale wiadomo, że zawsze może być lepiej, nie? No właśnie, skoro tak, zawsze może być lepiej. Ja ci mogę powiedzieć tak, że tak obserwując rynek, prowadząc rozmowy z różnymi wykonawcami, że taki wniosek nasuwa się jeden, że takie marzenie to jest, żeby grać koncerty dla swojej publiki, dla takiej typowo twojej publiki, nie dla przypadkowej. To się już ziściło? Jest już taka publika, jest coraz więcej tej publiki, to już widzę na koncertach. Chociaż też fajnie, jak jest dużo nowych osób, które na przykład nigdzie się nie słyszały, już nie interesowały się tą muzyką, ale przyszli, przechodzili, posłuchali, nie? I a fajne, trzeba posłuchać, trzeba tego gościa, wiesz, tam i podchodzą, zdjęcia robią, biorą namiary, telefon, pytają się właśnie o kanały streamingowe, o koncerty. Też ciekawe właśnie. Powiedz mi, bo wprawdzie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jest już to ten moment, że idzie na tym zarabiać? Czy to jeszcze na razie jest takie trochę hobby? Można już zarabiać, ale jeszcze hobby. Czyli takie tak, pół na pół. Pół na pół, tak. Pół na pół. Dobrze, no to będziemy, chyba jakby puentą tego pytania niech będzie to, że trzeba dążyć do tego spełnienia marzeń, żeby i te... Żeby właśnie to hobby było, ale i żeby te właśnie... Pieniądze były. Tak. Takie bogate hobby. Bogate hobby. Nie ryby. Proste słowa dwa, wierzymy w nie ty i ja. Proste słowa dwa, bo serce kierunek zna. Już my stwierdzili, że pieniądze o tym dżentelmeni nie rozmawiają, a już w ogóle o pieniądzach z płyty CD, no bo przecież to takie pieniądze, które są wirtualnymi pieniędzmi, bardziej wydane niż zarobione. Ale w 2021 roku spełnić marzenie na tej płycie 14 utworów, a najbardziej popularny z tej płyty? Jeden utwór, czy bo no, jakbyś miał, parę no jakbyś miał wymienić. Takich to na pewno Amigo, na pewno Proste Słowa 2, Twoja Żona. Za wszystkie nasze dni to są takie utwory, które najbardziej pozwól mi się pocałować, Winobranie. To są też utwory coverowe, które też trzeba zagrać. Na publiczności zagrać, zaśpiewać. A z drugiej płyty Wygrany Los? To już taka płyta, która no jest jeszcze świeżo troszkę, nie? Tak, Tęsknota za domem, na pewno. Greckie wino. Przepraszam, Greckie noce. Greckie noce. Greckie noce. Tam jest też o winie, ale... No jak Grecja, jak nosy, a ciepło, wino, musi Grecja, być, oczywiście. To musi być, nie? A powiedz mi, Krzysiu, bo to debiutancki krążek wychodzi, zaczynasz budować też ta swoja publika, taka typowo publika, którą jak Kaś widzi na plakacie Krzysztof Pietrek, to w tamta strona zmierza. Jest już też tak, że jak Kaś Grosz, to podchodzą ci ludzie i gadają, panie Krzysiu, a będzie na przykład, będą Greckie noce na przykład? Tak. Przeważnie pytają o utwór Proste Słowa 2. To jest utwór, od którego praktycznie zaczęła się moja solowa kariera. No i tak się przyjął ten utwór, że na każdym koncercie zawsze pytają o ten utwór. Czyli nie jest to pierwszy zagrany na koncercie i no ostatni, żeby zamknąć to tak, z takim przytupem. Tak. Dobrze, to my już za chwilę będziemy zamykać ten wywiad też z przytupem. Ostatnie pytanie narychtowane, a wy zostańcie z nami. Proste słowa dwa. Słowa dwa, tak dobrze je znam. To teraz przechodzimy do czegoś zupełnie innego, do nowości, do teraźniejszości. Jak teraźniejszość to nowość. Carlos Idealny to utwór, którego nie ma ani na jednej płycie, ani na drugiej płycie. Znajdzie się na trzeciej. O, to już jest odpowiedź, Kajko, znajdziecie, czyli chwila, musicie poczekać. Tekst Dorota Pacholarz, kompozycja Krzysiu Pietrek. Wszystko się zgadza. No, ale skąd potrzeba na produkcję takiego utworu? Bo patrząc na twoja jakby do tej pory twórczość, bo ta jest taką, nie że prześmiewczo, ale taką... Taką prosto, wesoło, taką... Ja, taką dająca też do myślenia i tak, żeby ze śmiechem to zrobić. Właśnie, z takim żartem. U ciebie zawsze było tak raczej poważnie, miłość, nie? Tak. A wiesz co, no bo to powstał utwór w ten sposób, że dużo ludzi pytało o kawałek po śląsku, w śląskiej gwarze.
Zawsze. To już praktycznie, jak już jeszcze tworzyli grupę Blue Party, to też już pytali, czy będą utwory po śląsku śpiewane, bo ze Śląska to. No i tak to, wiesz, się utkwiło w głowie. Mówię, no trzeba by zrobić taki kawałek kiedyś z Dorotą, że tak, wiesz. Rozmawialiście na ten temat i... Siedli my, porozmawiali i ona go do... A ja mu taki kawałek. Patrzę na ciebie, go do... Ja mu właśnie taki o tobie. O, proszę bardzo. I tu ona tak wejrzała go do Karli. Ja i od razu. Ja bardzo lubię zapowiadać ten numer, bo zawsze godą Karl z Idealny. Ja myślę też o tobie. Ja godą tak, Karl z Idealny, Krzysztof Pietrek. I wtedy właśnie wchodzisz ty. Dobrze, ale myślisz, że ta, jak będzie ta twórczość w tej gwarze tworzona, to zawsze będzie z takim przekąsem, żartem, czy jednak nie. Też pokusisz też miłosny, się o coś? Też, żeby było. Ale wiesz co, jak gdzieś koncertuję Wielkopolska, gdzieś tam północ, to dużo ludzi właśnie pyta o śląskie numery. Tak. Wy się są ze Śląska, zaśpiewajcie coś po śląsku. Nie? Czyli to nie jest jedyny utwór po śląsku, który właśnie łazi ci po głowie. Właśnie zrobić parę kawałków. Tak. To jest dobra wiadomość. Dobrze, moim waszym gościem Krzysztof Pietrek, dzięki ci wielkie. Bardzo miło, dziękuję bardzo. To co, my już za chwilę widzimy się, polecemy z tym dali, nie? Uwaga! Dajcie suba na kanał szlagierowo.pl. Kliknijcie kciuk do góry, wyrażając swoje poparcie dla szlagierowej muzyki. Kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Pozdrawiam, Bernadeta Kowalska.
A już te rozki zapraszam na finał radiowej listy śląskich szlagierów, czyli przenosimy się do Kępna, a tam Joanna Kaczorowska, która przedstawia skrót Top Dziesiątki. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałam przekazać kilka słów o kolejnym 583. notowaniu radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Proszę posłuchać, co zmieniło się na naszej liście. Na miejscu 10 w tym tygodniu Krzysztof Pietrek, Carlos Idealny, to nasza nowość. Na miejscu 9 Karpowicz Family, Nie mów, że się nie da. 8 Kamraty, Tanecznym krokiem. Na miejscu 7 Chris Oxforduo, Taka będzie wiosna. Na 6 Arkadia Band, Lava. Miejsce 5 to Dawid Janiak, Nie przestanę kochać Ciebie. Na 4 Kobiety na walizkach, Siła w nas. Miejsce 3 Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. Na 2 Bożena Mielnik, Fantazja. I miejsce 1 Bernadeta Kowalska, Z całego serca. No i tak właśnie wygląda 583 notowanie. Za dziś dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam gorąco. 583 finał Radia Sud już za nami. Ciebie wesołą, rój motyli w brzuchu mam. Twa uroda, pogoda, promień słońca, lata, czar. Myślę, spojrzyj dzisiaj na mnie, dam jej dar. A ja mam dziś apetyt na tę miłość, a ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb, a ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. Amor słodki pomaga, gdy spojrzałeś w oczy me, strzała w serca trafiła, zwierzy romans ktoś nam gra. Uwierzyłeś w me słowa, że już razem zawsze my. Szczera radość, czysta miłość dana nam. A ja mam dziś apetyt na tę miłość, a ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb, a ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń, a ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. No i teraz mam ciekawą informację do Was, bo z naszych statystyk wynika, że playlista Festop KLSS 2024 propozycje oglądają Karlsy Idealne, bo najczęściej, aż 77,9% to chopy są naszą widownią. Proszę bardzo, działchy na klachach, a chopcy co? Przy komputerach!